Miłowo 2022. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie śpią. Z pozdrowieniami od Angeliny Jolie. Miłowo jazda! Halo? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio Taxi się kłania. Co? Radio Taxi. Proszę, mają taksóweczka stoi z zakupami. Ale ja nie zamawiałam. Ej, w ogóle wpadłem na... Może wpadłem? Tak, wpadłem. No, jak szukałem sobie jakichś fajnych tutaj, wpadłem na zajebisty teledysk, który jakby świetnie obrazuje... No tak, to jest Miras, nie? Ja sobie tak wyobrażałem właśnie Mirasa. Tak go zobrazował. Miras stary to. Działki Mirasa. A, buta się leje. Drift na koniu. Miras jedzie na osiedlu. Dupeczki się kręcą i wszystko w temacie. O, wujek Władek. Jakiś drop, musi tu być drop. To jest życie. Tak się kręci. A nie jest smuty jakieś. Piweczko tego, dupeczki tu, o. Dziadek babosza. Dawaj dropa tutaj. Jadą. Chłop miał czapkę Hondy Civic. Civic normalnie. Pizda. Składam ręce, jest tym samolotem. Te jakie tam tęsy na kurga, chłop. Jest jeszcze jakiś taki większy wycinek z tego? I tak się życie wkręci. No, tu proszę, o tańce. O, oczko puszczone i wszystko w temacie. Sandry Ciorba. Francuz na kurwia densy. On wiedział, co się w intro robiło. Ej, a ty co robisz u nas na pokoju? Ty, Joasia desperat. O, bo dlatego, że jest desperowana. Ty, ale ty wypieprzesz z naszej hawiry. Co ty robisz, ty? Co jest z tobą, psiku? Weź jej zaje. A nie można takich rzeczy. Można tańczyć? Ty, dawaj, densa na kurwiamy. Ty nie śpi, ty roz. Dawaj, dobrze, ona cisła. Dawaj z nią. Nie, to jakiś zjebany robisz. Jesteś zjebany, Francuz. Ona do... O! Dobrze, wal, normalnie densa. On jest zjebany niesamowicie, nie? Fajne ona takie densy wali. Czemu nasi nie mogą takich densów walić? Da się to jakoś zrobić? No nie wiem, weź też tańcz, no, Francuz. Co jest z tobą? Weź tańcz. Ten się po dupie masuje, nie? Jest zjebany. No dobrze. O. To mi się podoba. Ha! Dobrze, bandyci, o to chodzi. Dobra, tu jest pauza. O, reszta przyszła patrzeć. Jak oni chyba wszyscy są, kup, rzucili coś na ruszt, mi się wydaje. Dobrze. Kapizda, tu musi wejść taki hard bass. Dobra, leniwa była dał długi taki komentarz w ogóle. On się tu wklei. I rzeczywiście zabajerujemy sobie. Zabajerujemy sobie, strasznie spróbujemy z jakimś tym gilpem, co tu przyjdzie z wykładowcą. Albo nie wiem w sumie, czy zwrócimy na to uwagę, bo to ma minąć. On ma tylko je skończyć tak naprawdę sprawę. Ja tu nie chcę się jakby bardziej zagłębiać w to, bo wydaje mi się, że tu jakiegoś mega kontentu z tego to nie będzie, nie? Tak mi się wydaje. Także ciśniemy. A i patrzcie, co ja rozpocząłem, nie? Wszyscy napieprzają jakieś chore te. Choreografię. Dobra, ma za godzinę wykłady. Ja w ogóle... A czemu wszyscy do Francuza przychodzą, że co to jest, kurde? Jakiś posiaduwa tutaj u mnie jest odwalana? Co to jest? Ty, ta jeszcze śpi tutaj. No chyba sobie żartujesz. Gdzie jest Francuz? A, na wykładach. A ja w ogóle coś rozkminiałem, jakąś rozkminę miałem, ale już nie pamiętam. Coś związaną... Co jest związaną z Francuzem? A, już wiem.
To było, będzie tak, że reszta Simów będzie się starzeć? To na przykład Miraz i reszta? Chyba nie, nie? Dobra, Francuz wróci z wykładu, opieprze jakiś kurde krupnik albo zupkę chińską i trzeba tutaj jakąś kurde babkę zaciągnąć na zadymę. Samantha Rycerz, Litka Samochodzik. Gdzie jest Litka? Którą mamy najwięcej? Ale kurde, mnie tu ta taka... Byśmy musieli przyuważyć, czy tu będzie jakaś ta babcia taka przychodziła. I z nią zadymę skręcić. To była ona? Profesor Kinga Placek, dobrze! Gdzie jest telefon? Istnieje tu na uczelni coś takiego jak telefon? Kogo to jest praca domowa? Nie nasza. Gdzie jest telefon? Rozkurwi mnie, jest! Zadzwoń, Sim. Dobra, przestań wpieprzać te zupy. Jak ona ma się nazywa? Kinga Placek. Dawaj, profesor Kinga Placek. Zaproś. Dobra, ale jest jeszcze jeden ten, bo... Aha, tu nie ma napisane, kto jest naszym tym wykładowcą. Dobra, no ona nie chce przyjść. Dobra, spróbujemy za jakiś czas. Ogólnie zauważyłem, że Francuz ma taki problem, że on z nikim się nie może dogadać. On, co prawda, pobijałem mu jakieś tutaj... O, ale tu już ma jakieś problemy. Nie wiem, o co chodzi. Tu 50 jest, tu minus 7. No ma jakieś problemy do dogadania się z ludźmi. Czy no... Jakby, no nie ma się co dziwić, wystarczy spojrzeć na niego, ale... I on znowu z tym abażurem to odpierdala. Nie... Nie, z Francuza to ja nie wiem, czy będą ludzie, naprawdę. Się zastanawiam, czy to on poszedł w korzenie Mirasa, czy bardziej Angeliny Jolie. Dobra, próbujemy jeszcze raz po tą babkę zadzwonić. Po tą staruchę. Dawaj, panią. Łatwiej byłoby, jakby ona tu przychodziła, bo... Zaproś. Dawaj. Dobra, jest! Okej! Okay. Miras. Francuz! Do ataku! Chodź tu, już czekaj na nią. Powinien się jakoś ubrać, kurde, lepiej. Da się ciebie? Wystrój się, o. Dobra, dobra, gdzie ona jest? Profesor Kinga Placek, dawaj ją. Powitaj. Dobra, już przestań. Witam. Dobra, czekaj. Ona nie jest jakaś taka stara. A tu jest jakoś napisane, czy ona ma jakiś rzut? Znam tego Sima. O, dobra. Dawaj, ciśniemy. Kurde, uciekła, nie zdążyłem tutaj. Walka! Walka, tak, dawaj! Da się robić coś, jak jest walka? Nie da się, ale możesz tu podejść i patrzeć i przestać w tym abażurze zajebanym chodzić. A na Golasa patrzy! Nie, to on jest! Co tu się dzieje? Czemu on na Golasa patrzy na nich? O, to niezła patologia. A tu się biją te jakieś maskotki. Pewnie różnych ten. Dobra, Francuz ma... Ale właśnie, co się odjebało? A, to jest jakaś złota ten. Najlepsi przyjaciele na zawsze? Naprawdę? Francuz jest najlepszym przyjacielem z Mirkiem? No w sumie, może się dogadują. Ale tu jest taki plus, że... Gdzie ona jest? Gdzie jest ta stara baba? Gdzie jest ten profesor? Moment. O, jest! Stówę z nią wbiliśmy. Tylko nie zdążyłem ten, nie zdążyłem zatrzymać, bo jak już bili stówę, to ona poszła w pizdu. O nie, tu tyle aż semestrów będzie? Dobra, weź Francuz ten, weź ją, zaproś jeszcze raz, zaproś profesora, zaproś. Dobra, dobra, a jeszcze jedna rzecz, da się na przykład... Kto to jest? Czemu chłop śpi w naszym łóżku? Można ten zamknąć drzwi? Dobra, no i chłop tam będzie siedział. Dobra, przyszła ta babka, czekaj, 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 dawaj. A może na przykład jak ją obejmie? Kurka! Tu się naciska wszystko w pizdu. Francuz! A on ma ruchy wolne. Uda się takie rzeczy, kurde? Chciałem łóżko dwuosobowe. No o! Na przykład jak ją oczarujesz? Dobrze! Dobrze! Tu idzie coś w tą stronę. No! Bandyta! Francuz! Idzie w tą stronę! Jeszcze raz ją oczaruj, no. Tu jakieś, kurde... Zauroczenia są, ale tu trzeba powoli, to trzeba doprowadzić do końca. Przenośnie i na poważnie. Te, bo to drugie musi tu podskoczyć, nie wiem. Przyjaźnie? My kumple chyba, co? No, my kumple jesteśmy, o to chodzi. Co tu jeszcze masz w sklepie na przykład? A weź, nie wiem, o, pomasuj na przykład. Dasz radę tam jej wymasować, kurde, haluksy? No, weźmiesz, dasz się tam? A tutaj już, kurde... Szaleje tam w tych kieszeni, no nieważne. Wiadomo jak to jest, kurde, nie? To pod pretekstem po prostu. No, takie życie. Jakaś sugestia? No, jest już twoja, Francuz. Już się smaży na twojego, kurde, bydlaka. Ej, no nie, on jest niemożliwy. Przecież on znowu z tym abażurem zaczyna. Idź do niej, atakuj ją, jesteś na dobrej drodze. No, panią profesor. O ty! A, ale na uwodzenie jest chętna, kurde. Tu trzeba z filtracji wszystko zrobić. Czaruj. A czemu on dostaje taki dziwny plus jakiś? Co to oznacza? Mogłaby jakaś mądrasówka mi powiedzieć? Na czacie? Co to jest? Co to jest jakiś taki, nie wiem... Że wątroba mu jakoś rośnie, czy co? Patrzcie! No, bierze ją. Jaka buła. On ją połknie. Aż go z sandałów wyjebało. A to, że pierwszy pocałunek te? Że to takie dla niego ważne? Ach, się dobrze czują. Wszystko za oceny, nie?
pocałuj. Cały dwoje, o, takiego romantyka odjeb, no. A, się kurde. Cieszy się stara, że ktoś się nią interesuje. Uuu, miłość. No i proszę, jest już nasza, nie? Zobaczcie, ile? W 2 dni można miłość zdobyć. Gorące pocałunki? Normalnie. Ludzie się tam jebią, zapraszają się na te kawy. W sensie jebią na zasadzie tak, iż się męczą. Zapraszają się na te kawy, jakieś nie wiedzą, co ten drugi se pomyśli, a tu proszę, Francuz 2 dni i on normalnie napierdala z profesorem jakieś gorące pocałunki. Dobra ty, weź, bo ją połkniesz. O? Można już oświadczyny? Ej, no z profesorem. Tylko nerwuje mnie jedna rzecz, że tu łóżko jest jednoosobowe i ja bym chciał kupić dwuosobowe. Istnieje taką chuj w tą szafkę tam. To to jest jakaś praca domowa? Czyja to jest praca domowa? Nie wiem, wypierdalam ją. Niepotrzebne są. Ja chciałem tylko łóżko dwuosobowe. Dobra, jest git. I teraz tak, odpręż się, idź tam szybko i weź ją zaproś. Zawołaj, o. Gdzie ona jest? Kurka, rurka. No czemu ona nie chce polać? Ty, a czemu on jest przezroczysty ten chłop w ogóle? Bo jest promyczkiem? No chłop jest przezroczysty. Czemu ten też jest przezroczysty? Co się z nimi stało? Czemu chłop jest transparentny? Bynajmniej teraz wiemy, że nie ma nic do ukrycia. Haha, badum. A, nieśmieszne. Weź ją zaproś. Dobra, a, jesteśmy debilami. Otwórz drzwi. W sensie, dobra, i teraz odpręż się. Gdzie ona jest? Teraz weź ją, zaproś. Dobra, patrzcie to. To już się kameruje. Dawaj ją. A, myśli o nim. Wie, co tu będzie grane. No i wszystko. Francuz. Jak Juliusz Cezar, kurde, zdobywca. Teraz na pewno z piątką skończy. Gorzej będzie, jak się okaże, że ona go nie uczy. A, masz egzamin końcowy za 5 godzin. Dobra, to weź stawaj z łóżka. Pieprz ją tam. W sensie, pieprz z nią leżenie. Ale czemu chłop jest transparentny? Panie promyczek. Mi się wydaje, że go układali, nie wiem, jakoś źle w kołysce. Boję się pomyśleć o jego siostrze Gargulli. Ten jest dobry, kurde. Ja mi się podoba. O, cześć wszystkim. Właśnie jebałem się z Francuzem. Jestem tylko waszym profesorem. I on wcale nie będzie miał piątki na koniec. A teraz spierdalam na wykłady. Trzymajcie się wszyscy. Nara, frajerzy. Ty możesz tylko o nim myśleć, gościu, nie? Możesz tylko, kurde, marzyć o tym, co właśnie Francuz zdobył. Dobra, Francuz zapieprza na ostatni egzamin. Końcowy. Ej, to? Cyganka stąpasz krętą ścieżką ku doskonałości. Twoje pragnienia zostały wysłuchane i otrzymujesz tą prawdą. Wybierz mądrze swoje życzenie. Ona przyniosła lampę? Gdzie ona jest? Gdzie jest ta lampa? Gdzie jest ta lampa? Gdzie jest ta lampa? Bo nie wytrzymie. Tu jest? O nie! Jest, ale czemu ona przyniosła? Przecież on nie spełniał nic. Ale nie wpisałem żadnych cheatów. Przecież cofnę wam nagranie. Dawaj, wracaj tu. Co? Francuz kończy semestr. Zajebiście, 5+. Ale to nikogo nie interesuje, bo jest lampa. Tylko ja się boję, że... A możemy ją schować na przykład do... No ja nie chcę go usuwać. A można ją schować do tego? Tak, można. O kurde, to ja tą lampę... schowam, bo... Co się teraz, jak on potrze lampę? Jak będzie miał te mało tych życzeń? Co się stanie? Nie, to jest święty graal tej serii. Ja to chowam na później, nie? Nie, no to jest niemożliwe, jak on wróci na Habirę. I kinomaniak Miraz, tam mu podskoczą te aspiracje. To przecież będziemy mogli tego, Jerzego skrzesić. Przecież to jest... Jak to się nazywa? Ten, zrobię wam cliffhangery? Czy jak to tam takie głupoty się nazywa? Mamy lampę z dupy. No to nie wierzę. Ale jest w stanie ktoś... z ludzi piszących komentarze wyjaśnić, czemu ona przyniosła na lampę, skoro nie mamy ani aspiracji życiowej. Znaczy, nie, wskaźnik aspiracji jest niski. Ona po prostu z dupy przyniosła, że stąpam jakimiś krętymi ścieżkami. To chodzi o to, że... Może to chodzi o to, że ja z tą profesorową się tam pierdolnęłem. Może o to chodzi? No to mi się podoba. O to chodzi. Dobra, teraz najważniejsze, że Francuz przeżył. Skończył te studia, wrócił na Habirę i oddał lampę Mirasowi. Trzeba przypinąć te semestry, kurde, żeby to poszło do przodu. Dobra, Francuz zaprosił swojego milfa. Tylko ja się już tak nakryciłem na tą lampę, że już chcę przypinąć te studia. Bo już mnie nic nie interesuje. Ja chcę spełnić po prostu... przeznaczenie. Skrzeszenie całej rodziny. No może całej nie, ale najważniejszy jest Jerzy. Od którego wszystko się zaczęło. Od dziedzictwa. Tylko czemu on dostał tą lampę? Ja tam przewinę ten moment. Było, że po prostu przyszła, zapukała drzwi, coś powiedziała i spieprzyła.
Może to dlatego, że pierwszy pocałunek z nią zrobił, że to profesor jest. Dobra, przewiniemy te studia i w Nexie zrobimy ostatni semestr i kurde, zobaczymy, co z tą lapą można odwalić.